mundialowe emocje na YouTube TVP Sport. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia już teraz, by nie przegapić skrótów, wywiadów i programów na żywo. Czesław Michniewicz, dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór, również. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Wiem, że jest pan zabiegany, zalatany. Odwiedza pan redakcję. Nie jesteśmy pierwsi, ale jesteśmy ostatni chyba dzisiaj, zdaje się, prawda? Tak, tak. Dobrze. I to ostatni program i został tylko lot do Trójmiasta i idziemy na urlop. Dobrze. Czas to wszystko, panie trenerze, podsumować. Zeszły z pana emocje już? Myślę, że gdy wróciłem w poniedziałek w nocy do domu, to spałem 12 godzin. To też pokazuje, ile emocji we mnie było następnego dnia. Spałem już tylko 10 godzin, ale tego snu, tego takiego odpoczynku dla głowy na pewno jeszcze trochę więcej potrzeba. Czułem się trochę zmęczony, ale nie na tyle, żeby jeszcze nie zostać w Katarze, chociaż tydzień, co się nie udało niestety. No tak, to się faktycznie nie udało. Na pewno dzisiaj porozmawiamy o tym, co się działo na boisku, ale dobrze pan pewnie wie, że temat jest szerszy, jest temat inny. O wszystkim możemy rozmawiać. Tak, nie ma który rozgrzewa głowy kibiców. Kwestie premii rządowej. Jaka to była kwota, żebym miał jasność, żeby wszyscy mieli jasność, bo pojawiają się dwie kwoty, 30 milionów, 50 milionów. Jaka to była kwota? Precyzyjnie nie była określona, bo gdy przyszedł do nas pan premier na spotkanie, to było zresztą pokazane w materiale Łączy nas piłka, że premier powiedział, że jak wyjdziecie z grupy, to my wspólnie z trenerem zastanowimy się i ufundujemy jakąś premię. Premier obiecał, że jak wyjdziemy z grupy, to być może, jeśli obowiązki pozwolą, przyleci do nas, do Kataru i wtedy będzie okazja porozmawiać. No, niestety obowiązki mu nie pozwoliły, także tej kwoty nie poznaliśmy. Ale mówi się już dość często, słyszałem kwotę 50 milionów. Znaczy, kwoty różne padały, bo też w momencie, kiedy pan premier nas odwiedził, przechadzał się po sali, siadał do każdego stolika, gdzie byli zawodnicy i też szeroki sztab, były dyskusje, euro, jakieś inne waluty i tak dalej. Nie było sprecyzowanej kwoty. Mówi się o różnych kwotach, ale proszę mi wierzyć, nie było jednej sprecyzowanej kwoty. Pan premier mówi, że się zastanowi, że nie składa żadnych deklaracji, chociaż te kwoty przy stole padały, ale to bardziej ze złów zawodników. Okej. Pan powiedział, i pan premier też powiedział, że my z panem trenerem. Czy mam rozumieć, że panowie wcześniej ze sobą o tej kwocie, o premii w ogóle rozmawiali? Ze sobą, sam na sam? Gdy pan premier odwiedził nas w hotelu, zanim wszedł na salę z zawodnikami, spotkał się ze mną, spytał, jakie samopoczucie, że wszyscy są zdrowi i mówił właśnie o tym, że obieca zawodnikom nagrodę, jeśli wyjdą z grupy, ale nie chciałby precyzować do końca tej nagrody, bo ona może być różna. Także nie zapytał pan, jaka to może być kwota? Znaczy, mnie to szczerze mówiąc nie interesowało. To tak jak zapytałbym pana, co pan zrobi, jak pan wygra w Totolotka szóstkę. To był czwartek 17 listopada. Jechaliśmy na turniej Mistrzostw Świata, wyszliśmy 36 lat z grupy. Nie byliśmy faworytem, bo trzeba jasno powiedzieć, że była Argentyna, był Meksyk. My nie byliśmy faworytem, chociaż w opinii wszystkich kibiców w Polsce nie wyjść z takiej grupy to będzie wstyd. No ale Meksyk wychodził z grupy do kolejnej rundy już tej finałowej, pucharowej przez 40 lat ostatnie, czyli 80. Dobrze, ja wiem. Okay. Ja wiem. O sprawach piłkarskich porozmawiamy za chwilkę. Tylko rozumiem, że padły słowa o premii z ust pana premiera w spotkaniu z panem jeden na jeden, ale konkretna kwota nie. Nie, bo pan premier mówi, że pytał, ile osób jest w sztabie. Ja mówię, to pan premier zobaczy, bo ja nie byłem w stanie policzyć. Już teraz wiem, ile nas było na tym wyjeździe. Było 65 od nas z kadry, łącznie ze stafem tym takim szerokim. Tak. Ale wtedy no, stolik przy stoliku. Ja nie miałem głowy do tego, ile zawodników będzie. Oczywiście gdzieś tam padały propozycje od zawodników. Premier mówi, no dobrze, może to taka kwota będzie, może taka, ale nie było czegoś takiego, że pan premier powiedział, słuchajcie, gwarantuję takie na piśmie. Nie było żadnych przepisów do tego i tak dalej. To są pieniądze nasze, tak? Czyli społeczeństwa. To nie jest tak łatwo. A czy to w ogóle kwota nie wydaje się panu bardzo wysoka? No, kwota duża się wydaje, dlatego powiem szczerze, że my tą kwotą się nie zajmowaliśmy. Aż do momentu z Argentyną, kiedy nie było tego awansu, nikt o tym nie mówi. Trochę żartów w samolocie jeszcze, że pan premier przywiezie walizkie pieniędzy i tak dalej, ale do meczu z Argentyną w ogóle tym nie żyliśmy. Mieliśmy swoje problemy i nikt do tej kwoty jak gdyby nie wracał. To prawda, rzeczywiście. Też uzyskałem taką informację, że temat wrócił po meczu z Argentyną. Tak, i tak. To się stało na pomeczowej kolacji 1 grudnia?
Mecz był 30 listopada. Zawodnicy pytali, bo złożyłem gratulacje od premiera, dostałem informację od premiera, gratulacje dla całej drużyny i powiedziałem, że premier pisał do mnie, że jeszcze, bo jak poukłada wszystkie sprawy, to może nas odwiedzi, ale minęło trochę czasu i nie pamiętam dokładnie kiedy otrzyma informację, że jednak nie przyleci do nas. Okej. Okay. I przyzna pan, że na tej kolacji 1 grudnia kto podjął temat premii pomeczowej? Zawodnicy pytali, czy premier dzwonił w żartach, czy premier dzwonił. Ja wiem, że nie dzwonił, ale pisał. No wiadomo, jakie to były żarty. A to nie pan podjął ten temat? Nie, właśnie na odpowiedź była taka, że jak pytali mnie zawodnicy, czy premier dzwonił, ja mówię, że tak, premier nie dzwonił, ale pisał, że o nic się nie martwcie, premier przyjedzie, sobie porozmawiamy z premierem. Także mówię, my poświęciliśmy łącznie na to przy kolacji. Pytanie było, to było bezpośrednio po meczu. My graliśmy mecz z Argentyną o 22, tak? Mhm. Czyli to dziś było koło pierwsza, koło drugiej bardziej. To chwilę trwało i później dopiero wróciliśmy na odprawie. Jeden z odpraw, powiedziałem, jak sytuacja wygląda. Okej, okay, ale wcześniej, czy 2 grudnia pan asystent Kamil Potrykus odwiedzał piłkarzy w pokojach? Nie, nie odwiedzał, i nie pytał, tylko dokończę pytanie. Mhm. Nie prosił o numery kont, żeby jak najszybciej dokonać przelewów? Nie, nie było takiej sytuacji. Wytłumaczę, skąd to taka nie inna interpretacja. W momencie, kiedy było wiadomo, że pan premier nie przyleci, jeszcze się wahało, czy przyleci, czy nie przyleci. Mówimy, że chcemy pokazać panu premierowi, ile osób ewentualnie, jeśli uzna tą premię, że da tą premię, bo nie było nic wiadomo, to ile osób w niej będzie brało udział. 65 osób i prosiliśmy, żeby przygotować dane. Nie robi to Kamil Potrykus, tylko człowiek odpowiedzialny za administrację, który ma wgląd do wszystkich danych, bo jest RODO, tak? My nie możemy brać cudzych informacji dalej. Miał przygotować tą informację na wypadek, gdyby premier przyleciał. Ale za chwilę się okazało, że premier nie przylatuje i w ogóle ta lista żadna nie powstała, nic z tego tytułu już dalej się nie toczyło. Czyli 2 grudnia pana asystent nie chodził po pokojach? Nie chodził. Pytał o numery kont? Nie chodził po pokojach. I ich nie dostał, tak. Okej. Okay. Tak, to jest pełna jasność. Tak. Okej, okay. Trenerze, czy 2 grudnia również? Muszę pana zapytać, bo to jest okay, ważne. Ale my już dzisiaj dłużej rozmawiamy o premii, niż my rozmawiamy o mistrzostwach. Bo to jest ważne. Wie pan co? Okay. Zaraz do tego dojdę, dlaczego to jest ważne. Mhm. Czy odbyło się spotkanie Rady Drużyny według pana? Też tego 2 grudnia? Nie uczestniczyłem w nim. Ale nie wie pan o tym, czy on się odbyło, nic, czy nie? Nie wiem. Okej. Okay. Czy pan się następnego dnia, 3 grudnia, dzień przed meczem z Francją, spotkał z Robertem i z Kamilem Potrykusem, żeby porozmawiać o podziale tej premii? Spotkałem się z Robertem na 5 minut przed wejściem na odprawę z całą drużyną. Robert mnie zapytał, jak sytuacja wygląda, czy premier przyleci, czy nie. Powiedziałem, Robert, za chwilę wszystko powiem przy całej drużynie. Najpierw skończymy odprawę, zostaniecie wszyscy i ja powiem, jak wygląda sytuacja odnośnie przylotu pana premiera i jakie są ewentualnie decyzje. Taka sytuacja była i zresztą Robert udzielił wywiadu, bo dzisiaj z nim rozmawiałem, dzwonił do mnie, udzielił wywiadu jednemu z portali i dokładnie to samo powiedział. Okej, czyli było przed odprawą. Tak, przed odprawą. Okej. Tak. A bo pan powiedział, że pan się tych pieniędzy zrzekł. Tak jest. A w którym momencie się pan zrzekł? Na odprawie, przy całej drużynie. 3 grudnia. Tak jest. Okej. Czyli do tego momentu się pan nie zrzekał. Ja się nie zrzekłem, bo nie było tematu pieniędzy. Nie było tematu. Nie, był temat, ale temat wirtualnych pieniędzy, panie rektorze. Był temat, tak jak mówię o tym totolotku. Oczywiście może porównanie jest wytrafne, ale co my mamy rozmawiać o pieniądzach, jak tych pieniędzy nie ma? Najpierw trzeba było wyjść z grupy, zrobić odpowiednią ilość punktów, nie przegrać za wysoko z Argentyną w ostatecznym rozrachunku, bo ten mecz decydował i tak dalej. Okay. I na koniec jest odprawa, która kończy się słowami. Mówię, a teraz posłuchajcie, zamykamy temat, żeby nie wracać, bo ten temat gdzieś tam krąży. Wszyscy się zastanawiali, przyjedzie, nie przyjedzie, premier i tak dalej. Już wiedziałem, że nie przyjedzie. I zakończyliśmy temat naszej odprawy. Porozmawialiśmy tam na temat Francji, też porozmawialiśmy na temat poprzedniego naszego meczu, jeszcze o sytuacjach na boisku i co się działo. I powiedziałem, że teraz zamykamy temat premii, nie rozmawiamy już o tym. Będzie temat premii, jeśli w ogóle będzie, to porozmawiamy o tym po meczu z Francją. I tyle. I tak to trwa. Jak ja to rozumiem, to wirtualna premia, niekonkretna, tak, jak pan powiedział, tak, nie wiadomo jaka kwota, ale jednak podział się pojawił. W sensie kadrowicze zaproponowali podział wedle swoich wcześniejszych reguł i zasad. Mhm. Pan się zrzeka tego, czego pan nie wie, czy dostanie. Ja dla mnie to jest trochę wszystko, mimo wszystko to jest ale bardzo to jest dziwne. Logiczne, panie profesorze. To jest dla mnie nielogiczne. Że jest dzielone są pieniądze, których nie wiadomo nie ile. Było kwot. Nie, no właśnie, nie wiadomo ile, nie wiadomo jak. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Ja może dopowiem, żeby nie było nieporozumień, żeby nasi widzowie zrozumieli. Nie dzieliliśmy kwoty, jeszcze raz podkreślam, nikt nie dzieli kwoty, a tylko procentowo. Dobrze, tak. Czy pan domagał się 20% od tej ja kwoty? Ja się domagałem dla sztabu, który liczy 65 osób, było na 27 piłkarzy. Ale pan jest w tym sztabie również. Nie, ale ja powiedziałem na samym początku, że ja nie uczestniczę w podziale premii. Ja i Kamil Potrykus. I to drużyna doskonale wiedziała. Ja nie chciałem złotówki dla siebie i każdy piłkarz to może potwierdzić, każdego piłkarza
piłkarza może się tutaj zaprosić i każdy piłkarz potwierdzi to samo. Ja nie chciałem brać w tym udziału. Po drugie, tej premii rzeczywiście jeszcze nie było i nie wiadomo, czy będzie. Dlatego powiedziałem, żeby nie nastawiać się, bo że będą jakieś pieniądze, porozmawiamy o tym po meczu z Francją. Czy będą, czy nie będą, to nic nie zmieni. My za chwilę mamy mecz z Francją i żeby się skoncentrować tylko na tym. Także tu nie ma żadnych niedomówień, tu nikt nie dzielił kwot, że ty 10 zł, ty 20, ty 50 i tak dalej. Chodziło o 10 zł, to chodziło o setki tysięcy złotych. Nie mówię o kwotach. My nie mówiliśmy o kwotach. Dobrze, ale procentowo rzeczywiście 20% chodziło o 20%? Tak, chodziło tak. 80% dla piłkarzy, 20% dla 37 członków sztabu bez Zemie i bez Kamila Potrykusa. 20% dla członków sztabu? Tak, bez Zemie i Kamila Potrykusa. Okay. I na to się zgodził Robert Lewandowski, czy powiedział, nie, że się nie zgadza? Nie, zamknęliśmy temat. Ja powiedziałem tylko Robertowi i przedstawiłem Robertowi tą propozycję, a przy drużynie już nie mówię o procentach, tylko Robertowi powiedziałem to. Okej. Okay. Panie trenerze, mamy fragment i chcę go panu zaproponować i zaprezentować. Fragment artykułu Roberta Buńskiego w dzisiejszym Przeglądzie Sportowym. Mhm. Pozwoli pan, że przeczytam. Za chwilę pojawią się plansze, żeby państwo również to mogli mieć przed oczami. Na pomeczowej kolacji selekcjoner podjął temat, który wywołał szok u piłkarzy. Dotyczył podziału premii obiecanej drużynie przez premiera Mateusza Morawieckiego przed wylotem do Kataru. Z kwoty 30-50 milionów złotych 10 milionów miało trafić do sztabu, reszta do piłkarzy. Zawodnicy byli zadziwieni, że selekcjoner podejmuje temat kilkadziesiąt godzin przed spotkaniem 1/8 finału Mistrzostw Świata z Francją. Co więcej, wymyślono nawet, by przelewy wyszły z Polski i trafiły na konta jeszcze w trakcie mundialu. Osoby ze sztabu Michniewicza zamiast hamować selekcjonera, tylko podgrzewały atmosferę i naciskały na jak najszybsze załatwienie sprawy, jakby zdając sobie sprawę, że wyniknie afera, jeśli społeczeństwo dowie się o 50 milionach złotych dla piłkarzy, podczas gdy w kraju jest kryzys. Dyskusję na temat pieniędzy uciął kapitan, tym razem miał poparcie wszystkich kadrowiczów, a Michniewicz wiele stracił w ich oczach. Po pierwsze, ich zdaniem, co wyraził głośno Lewandowski, dla sztabu miało być do podziału 5, a nie 10 milionów złotych. Po drugie i ważniejsze, byli zdegustowani tym, że temat pieniędzy został poruszony w trakcie turnieju tuż przed meczem z Francją. Zniesmaczeni piłkarze solidarnie uznali, że w przypadku ewentualnej premii z państwowych pieniędzy każdy przekaże część środków na cele charytatywne, tym bardziej, że wcześniej mieli ustalone z PZPN-em, jak zostanie wyceniony ich udział w Mistrzostwach Świata. To jest długi cytat, chciałem go w całości zaprezentować również panu, żeby pan miał możliwość do tego się odnieść. To jest cytat człowieka, którego nie było przy tym, o czym rozmawiałem z Robertem Lewandowski. To jest cytat człowieka, dziennikarza, który napisał swoją opinię na temat rzeczy, gdzie go tam nie było. Ja mówię, jak ja to widziałem, ja byłem przy tym. Ja w tej chwili mówię do całej Polski, jaka była sytuacja z mojej perspektywy, o czym rozmawialiśmy, o czym nie rozmawialiśmy. Tu jest wiele niedomówień w tym, co pan tutaj przeczytał. Nie odnoszę się do każdego pojedynczego zdania, tylko podkreślam jeszcze raz. Temat premii, wirtualnej premii, cały czas powtarzam, zamknęliśmy najwcześniej, jak to było możliwe. W momencie, kiedy okazało się, że premier nie przyjeżdża, zamknęliśmy temat na odprawie, powiedziałem przy całej drużynie, że wcześniej rozmawiałem z Robertem, nie padło, i to jeszcze raz Robert może potwierdzić, między mną a Robertem w rozmowie poprzedzającej spotkanie z całą drużyną, nie padła żadna kwota 5 milionów, ani 10. Nie padła żadna kwota. Mówiliśmy o procentach, jaki procent dla piłkarzy, jaki procent dla drużyny. To jest wszystko wymysł dziennikarzy, nie padła żadna kwota i nie było takich rzeczy, o których to pan wspomina. I to mówię z całym przekonaniem, słuchają mnie moi zawodnicy, słucha mnie mój kapitan i to mówię przy okazji pana i wszystkich tutaj, dobrze, żeby się do tego odnieść. Dobrze, no wie pan, no też naszym zadaniem jest sprawdzenie tych spraw, tych wersji. Czyli nie było takiej sytuacji, że podczas tej odprawy, gdzie uczestniczyła drużyna i sztab, osobę postronne pan podobno wyprosił wtedy z sali. Tak. Bo tam jest łączona z piłka, nagrywają, chciałem, żeby to zostało tylko między nami. Nie było takiej sytuacji, że pan zaproponował, aby zawodnicy ze sobą się raz jeszcze dogadali i wtedy Robert miał rzekomo wstać i powiedzieć, że się na to nie zgadza. Bzdura totalna. Nie było takiej sytuacji. Nie było takiej sytuacji, że Robert stał na odprawie i cokolwiek powiedział. Mówię, niczego panu nie zarzucił. Niczego mi nie zarzucił, powiem więcej. Propozycja, jak już tak chcemy, mówię, nie chcę za dużo zdradzać szczegółów, bo to jest szaczyna. Moim zdaniem chyba jest to teraz konieczne. Okej, powiem panu, że propozycja moja była w stosunku do drużyny taka, że wszyscy piłkarze, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Polski, są reprezentantami Polski, Kacperka, Tobiasza, chcieliśmy inaczej troszeczkę potraktować, powinni otrzymać jednakową premię. To była moja propozycja i powiedziałem, że ja nie uzurpuję sobie prawa do żadnej złotówki z tej premii, ewentualnej premii. Mówiłem cały czas o czym, co może się wydarzyć, a nie. Ale chciałbym, żeby zawodnicy wszyscy dostali równą premię.
Tylko tyle. Myślę, że nic złego w tym nie ma. Trenerze, nie odczuł pan, że piłkarze są zdegustowani? Nie, nie że odczułem. Są zniesmaczeni. Nie odczułem, bo sytuacją. Wielu piłkarzy pytało. Mówię, nie ci, którzy może tam czołowi piłkarze, ale pytali piłkarze, zapytywali asystentów. Mnie nikt nie pytał osobiście o pieniądze. To mówię szczerze, żaden zawodnik do mnie nie przyszedł, ale pytali moich asystentów, czy coś wiadomo, czy premier przyjedzie, czy coś będzie, czy nie będzie. Chcieli mieć czystą głowę. Ja mówię, panowie, zamykamy temat? Nie mówimy o kwotach, bo nikt z nas nie wie ewentualnie, jaka to kwota może być. Zamykamy temat. Moja propozycja jest taka, żeby wszyscy z was dostali tak samo pieniądze, bo wszyscy jesteście reprezentantami. Podaję mi przykład reprezentacji Niemiec, która została mistrzem świata. Wszyscy dostali Mercedesy, 22 czy 4 zawodników. Nikt nie dostał ten 18-19 Wartburga ani Trabanta. Dlatego chciałem, że jeśli cokolwiek się wydarzy w kwestii premii, chciałem, żeby wszyscy byli jednakowo potraktowani. Ten, który gra i ten, który nie gra. Dzięki temu atmosfera była bardzo dobra. Piłkarze mieli zupełnie inny, jak rozumiem, inny system. Nie, piłkarze powiedzieli też. Minutowy mieli swój system, nie wiem, prawda? Ja nie wiem, bo mi tego nie przedstawili. Tylko zamknęliśmy temat, że zamykamy temat, możecie mieć swoją propozycję, przedstawicie mi po meczu z Francją. Ja już do tego tematu nie wracam. Chciałem zamknąć, chciałem uspokoić ich wszystkich, że ten temat tutaj będzie zamknięty szybko, jak tylko się to da zrobić. I ja powiedziałem dokładnie to, co wam tutaj powiedziałem. A bo nie było takiej sytuacji, żeby Robert Lewandowski wstał i cokolwiek na tej odprawie powiedział. Jeszcze jedno pytanie. Na samym początku tego artykułu, znaczy tego fragmentu, który przeczytałem, jest zdanie, że to pan rozpoczął rozmowę o premiach i tym piłkarze byli zaskoczeni. To pan też... Rozumiem, że pan dementuje. Nie, to. Oczywiście, że nie. Po meczu od razu pojawiły się żarty z Killera, takie były, gdzie są moje pieniądze i tak dalej. I taka zaczęła się dyskusja. To się zaczęło wszystko żartem. To nie jest tak, że... bo tutaj przedstawiamy taki obraz. Znaczy nie, a pan opierając się na tym, co napisał redaktor Błoński. Ja chcę to wyjaśnić. Ja też. Mi też bardzo na tym zależy. Że piłkarze tylko czekali na ten moment, kiedy wygramy z Argentyną, a niektórzy już pisali, że nawet przed Argentyną. Niektórzy pisali, jak ja wróciłem do domu o 2 w nocy z poniedziałku na wtorek, przywiozłem 4 walizki, jakieś 2 jeszcze mieszczę torby. Moja żona żartuje, bo napisali, że wziąłeś 10 baniek. W której torbie jest te 10 baniek? Ja mówię jeszcze raz, wszemi wobec. I to zawodnicy każdy potwierdzi, że temat wirtualnych pieniędzy zamknąłem najszybciej, jak to tylko się dało. W momencie, kiedy się pojawił, kiedy było wiadomo, że pan premier nie przyleci, że pytania będą kierowane w inną stronę, czyli do mnie, nie do pana premiera ewentualnie, powiedziałem, że moja ocena sytuacji jest taka. Jeśli jakiekolwiek pieniądze będą skądkolwiek, bo jest też premia z PZPN-u, to się dzieli według klucza, który stosuje się od czasów jeszcze Adama Nawałki. Ja nie mam na to wpływu. Ja do teraz nie wiem, jaką tą premię dostał za mecz ze Szwecją i nie chcę wiedzieć. To nie są moje pieniądze, ja się tym kompletnie nie interesuję. I tak samo było tutaj. Idea była taka, że wszyscy pracownicy, którzy pracują przy reprezentacji, 30, ponad, no mówię, 65 osób, 27, to ile? 38 osób? 38. 38 osób, żeby otrzymali premię, wyłączając mnie i Kamila. I ja to powiedziałem głośno. Dobrze. Co na to wszystko prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej? Kiedy pan ostatnio z nim rozmawiał? Dzisiaj w trakcie wywiadu z pana kolegą Piotrem Kamienieckim zadzwonił Robert do mnie Lewandowski. Mówił mi, że ukaże się za chwilę wywiad. Ja pytam o prezesa. I do czego mówię? I za chwilę potem, bo pytał mnie o to, czy mam kontakt z zawodnikami, dzwoni Robert i za chwilę prezes Kulesza dzwoni. Także rozmawiałem dzisiaj może koło 17 godziny. Był temat premii podjęty, czy nie? Nie, my już o tym rozmawialiśmy wiele razy. Prezes wiedział o tym. Prezesa proszę w co nie mieszać, prezesa nie łączyć. Prezesa nie było na tej kolacji, obiedzie, przepraszam, gdzie był pan premier. Prezesa nie było, prezes się tym nie interesował, bo nikt się tym nie interesował. Ani piłkarze, ani nikt z zarządu i tak dalej. Dobrze, może się nie interesował wtedy, ale teraz się już musiał zainteresować, bo sprawa została nagłośniona bardzo mocno i kiedy zapytano prezesa PZPN-u o komentarz do tej sprawy, powiedział, że tego nie chce komentować, tak jak pan powiedział, że nie uczestniczył w tak spotkaniu, jest, że związek jest, nie jest to tak zamieszany, ale mam wrażenie, że te pieniądze miały być przeznaczone bezpośrednio dla drużyny z pominięciem Polskiego Związku Piłki Nożnej i zastanawiam się, czy nie została wystawiona na próbę pana znajomość i relacja z prezesem. Nie, proszę się o to nie martwi. Tak samo nie została wystawiona moja relacja z drużyną, z Robertem Lewandowskim, bo czytam, że skłócony jestem z Robertem. Nie jest pan skłócony z Robertem? Oczywiście, że nie. Dzisiaj z nim rozmawiałem, przeczytacie to w wywiadzie dla jednego z portali, bo Robert mówił mi, co powiedział, bo też chcę, żeby ten temat już zamknąć, jego też to męczy wszystko, bo my mówimy o kłótni, o pieniądze, nie było żadnej kłótni, była rozmowa. U nas się kłócili o dwie rzeczy zawodnicy w kadrze. O stół do ping-ponga, kto po kim wchodzi i o playa. To były jedyne kłótnie, takie w cudzysłowie kłótnie, w dobrej wierze. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie ma czegoś takiego. I dzisiaj Robin też powiedział, jakie były pytania, co odpowiedział na te pytania, czego chce, żeby to też uciąć, bo jemu też nie zależy na tym. Były różne pytania, uprzedził mi, że taki wywiad się ukaże i tak dalej. A jeśli chodzi o prezesa Kuleszę, prezes się dowiedział po meczu z Argentyną, że
taka premia jest planowana. Wcześniej na ten temat nie rozmawialiśmy. I teraz też o tym nie rozmawialiście? Nie, rozmawialiśmy. Po powrocie. Rozmawialiśmy. I co pan usłyszał? Co usłyszałem? Nie ma czegoś. Prezes nie ma pretensji, że ktoś chciał nam dać premię. Zresztą powiedział to w wywiadzie jednym. Powiedział, że ja nie mam o to pretensji, że ktoś chciał wam dać premię i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że my chcieliśmy ominąć PZPN. Premier zapowiedział, że może być taka premia, nagroda. Może być taka... No przecież to premier decyduje. To nie jest tak łatwo dostać państwowe pieniądze. Ja nigdy nie dostałem żadnych dotacji, ale domyślam się, że to nie jest tak, że ja z panem rozmawiam i tu pieniądze są na koncie. Tak to nie działa. Panie trenerze, a propos Roberta Lewandowskiego, wracając teraz do kwestii sportowych, do prezesa Kuleszy sobie wrócimy na sam koniec naszej rozmowy, to cytat Roberta Lewandowskiego, który pan na pewno dobrze zna po meczu z Francją. Czy nie znam, bo ja tego nie widziałem. No to ja panu to zaprezentuję. Okay, to nie będzie wypowiedź, tylko to będzie to, co Robert powiedział. Szkoda, do naszej... Ale ja to przeczytam, bo to jest słowo w słowo. Radość z gry jest potrzebna, to będzie ważny element nawet w niedalekiej przyszłości. Robert był zapytany o to, czy to jest jego ostatni mundial, czy bierze pod uwagę, w związku z tym, że strzelał gole, że było zwycięstwo, był awans z grupy, czy bierze pod uwagę grę w reprezentacji Polski. Oczywiście jest inaczej, jak próbujemy atakować, gdy gramy bardziej defensywnie, tej radości nie ma. Nie możemy z meczu na mecz wpadać ze skrajności w skrajność. Jeśli w jednym meczu myślisz tylko o obronie, nawet nie próbujesz zaatakować, to potem brak ci odpowiedniego czucia piłki. Nie masz timingu czy odpowiedniego wyczucia dystansu. To złożony proces, którego nie da się od tak przeskoczyć. Nie można koncentrować się tylko na defensywie, znać swoje ograniczenia, ale pomyśl też o tym, jak zaatakować rywala. Ja te słowa odebrałem jako chęć gry do przodu, chęć gry. Czemu się pan śmieje cały nie, czas? Nie, ja się uśmiecham, jestem optymistą. Byłem tutaj w studiu u pana na początku lutego po objęciu funkcji i też się uśmiechałem, też pan mówił, dlaczego ja się uśmiecham. Ja wiem, bo zastanawiam się, bo pan, mam wrażenie, że pan nie traktuje tych słów nawet poważnie. Nie, bo ja słyszałem co innego w szatni. To są pana słowa, które Robert nie, powiedział. Nie, to są słowa Roberta, okay, to nie moje. Ale pan przytoczył słowa, które Robert powiedział, a ja słyszałem, co Robert powiedział na żywo do drużyny. Ja byłem w tym momencie. Zresztą nagrane jest na łącze na piłkę, nie wiem, czy to pokazali. Tak. Ja słyszałem całą wypowiedź Roberta i to słyszałem to zależy od interpretacji, moim zdaniem, trenerze. Ja wyczuwam tutaj nie atak, tylko potrzebę gry do przodu. Nie atak personalny. Myśli pan, że jest jakiś fragment z tych odpraw, które wszystkie są nagrane od początku do końca, gdzie ja mówię, chłopcy, nie wolno absolutnie atakować bramki przeciwnika? Myśli ja pan? Wsłuchuję się w słowa słucham kapitana, który mówi, że nie można po prostu przeskakiwać ze skrajności w skrajność. Z defensywy. Jaką skrajność pan widzi między meczem z Meksykiem, Arabią a Argentyną? Nie ja, tylko Robert. Okej, ale pytam, no bo pan mi zadaje to pytanie. Dobrze, ja no to ja przytoczę panu kolejny cytat Roberta Lewandowskiego po meczu z Meksykiem. Proszę, żeby pan przeczytał ten wywiad, który się ukaże, może już jest ukazany. Dobrze, i ale najpierw... to wszystko wyjaśnię. Dobrze, ale najpierw... Nie miałem być adwokatem Roberta, wszystko komentować to, co Robert powiedział. Nie. Ja... To nie chodzi o komentowanie, tylko... Ale pan interpretuje to źle, bo pan interpretuje... Robert to wszystko wyjaśnił. Robert przyszedł do mnie na kolację, bo już się zrobiła afera po tej wypowiedzi. Robert co innego mówi w szatni. Ja poszedłem na konferencję, dziennikarz mnie zapytał, żeby skomentować słowa. Ja nie widziałem tych słów. Odpowiedziałem, że dla mnie, z mojej perspektywy, żeby go nie urazić, że lepiej jakby swoje pytanie zadał, bo ja tego nie słyszałem. Powiedział pan troszeczkę więcej jeszcze. No, okay. Że nie wie pan, dlaczego redakcja go wysłała no, do katalu. No mówię, że następnym razem się redakcja zastanowi. Okej, to jest moja opinia, mam prawo do wyrażenia swojej opinii. Okej, dla was, dla dziennikarzy. Jest pan uszczypliwy czasami. No, w takiej sytuacji. I vice versa, jak ktoś kolega powiedział, tak? Okej, z dwie strony to działa, ale na tyle, na ile można. Wy jesteście troszeczkę uszczypliwi, ja jestem uszczypliwi. I pyta mnie człowiek o co powiedział Robert Lewandowski, tak jak pan dzisiaj to przeczytał. On mi zadał tylko jedno słowo, czy tam dwa słowa powiedział. Robert powiedział to i to. Jak ja mam na poważnie potraktować wypowiedź na gorąco Roberta? Ja siedziałem na ławce rezerwowych, Robert udzielał wywiadu do telewizji, naszej telewizji, do TVP, do którego jest panu, nie pamiętam kto. Do Szymona Borczyka. Do Szymona, bo było tak, że ja dziś poszedłem, miałem być pierwszy, nagle Robert przyszedł pierwszy, ja przyszedłem. No dobrze, ale ten rzecz. Ale wracam do czego? Wie pan co? I powiedział Robert to, co powiedział. Ja tego nie słyszałem, słyszałem, co powiedział w szatni. Wie pan, jaka była reakcja Roberta, jak spotkaliście się na kolacji po meczu z Argentyną? Podszedł do mnie, tak jak ojciec podchodzi do syna. Tak mnie objął i mówi, trenerze, znowu robią aferę z niczego. Niech się trener nie przejmuje. Ja niczego z tego nie chciałem powiedzieć. Proszę zapytać Roberta, czy to powiedział. I dlaczego ja mam bazować dzisiaj na tym, te co słowa, Robert powiedział w emocjach? Te słowa Robert powiedział po meczu z Francją, tak. Po zakończeniu całego turnieju. Tak. Oczywiście, okay. Tak. Mógł powiedzieć. Okay. Pan to przeczytał? Ja to usłyszałem. Okay, pan a teraz panu przeczytałem. I no państwu i też. Dobrze. I dzisiaj Robert rozmawia. I uważa pan, że tutaj nie ma problemu? Nie, ja nie widzę problemu żadnego. Słuchajcie. Piłka to jest gra na emocjach. Czasami w emocjach ja coś powiem, czasami komentator coś powie, też się przejęży, coś tam powiecie i tak dalej. Robert może mieć takie odczucia, ale my nie skakaliśmy od ściany do ściany. Wie pan, jakie odczucie było? Ale on miał takie odczucia. A powiedzieć pan, jakie mieli odczucie po meczu z Meksykiem? Starsi zawodnicy, doświadczeni piłkarze po meczu z Meksykiem? Proszę mówić. Mecz z Meksykiem to był klucz.
w eliminacjach. Przegrywasz pierwszy mecz, ciebie nie ma. Meksyk o tym wiedział. Zgadzam się. Rozmawiałem z trenerem Martino tak samo. Bardzo chcieli wygrać, nie chcieli przegrać. Ten mecz był zamknięty w jedną i w drugą stronę. My mieliśmy rzut karny i to mogło się potoczyć jak mecz ze Szwecją. Strzelasz pierwszy, odkrywa się przeciwnik. Niech pan posłucha dalej, jeśli mogę. Może okay. Pan, oczywiście. I teraz jest taka sytuacja, że my w tym meczu zagraliśmy bardzo dobrze w bronie. Przychodzi do mnie jeden zawodnik, Wojtek Szczęsny, i mówi, że wszystko było tak, jak trener powiedział. O te przerzuty, o granie za plecy, o zbieranie tej piłki i tak dalej. Wszystko było tak, jak trener powiedział. Inny zawodnik do mnie, że pilnujmy się tego planu, pilnujmy się tej gry, uważnej gry w defensywie. A może żebyśmy... pan być, kto to powiedział? No czy nie, powiem panu do końca. Grzesiek Krychowiak, może być czy nie. Najlepszy nasz zawodnik w pierwszych dwóch meczach, takie uważam. Nikt tego nie docenia, i wszyscy mówili, po co Krychowiak, po co Glik. Były takie głosy, tak? Grzesiek powiedział, także trzymajmy się tego, trzymajmy się tej gry, organizacji w grze. Do przodu będziemy mieli sytuację, zaczniemy lepiej grać. Jakbyście przejrzeli wszystkie materiały, łącznie nad piłkę, które ma, porozmawialiście z Kamińskim, wywiad był z Kamińskim. Kamiński mówi, że ten nas zachęcał. Ja na odprawie mówię, obiecajcie mi jedną rzecz, że będziecie chcieli strzelać bramki, że będziecie atakować. Ja to głośno o tym mówię. Wy na to nie zwracacie uwagi. Wy zwracacie na jedną wypowiedź Roberta Lewandowskiego. Nie. Powiedział, okej, okay, nie zwracacie uwagi, co inni zawodnicy mówią. Nie, trenerze, to nie tak, to nie tak, no, to nie tak. Już panu mówię, po meczu z Francją... No, coś powie coś dobrego, żeby ktoś coś dobrze, powiedział dobrego. Zaraz powiem. Po meczu może z Francją... programu jest tak, że zasnął samolot. Nie, zdążymy. Po meczu z Francją Piotr Zieliński powiedział na pytanie, czy piłkarze mieli dość takiego grania, Piotr Zieliński, nie Krychowiak, nie Wojtek Szczęsny, tylko Piotr Zieliński powiedział, nie było łatwo. Przeciwnik miał piłkę, a my biegaliśmy. Z Francją było to nieco bardziej wyważone. Wie pan, zastanawiam się, mówimy o dwóch piłkarzach, którzy są odpowiedzialni za atak. Piotr Zieliński, Robert Lewandowski. Czy to są nasze aktywa w ataku? Czy oglądał pan mecz, uważnie mecz z Argentyną? Pierwszą połowę? Widziałem. Byłem na stadionie, widziałem. Na co pan zwrócił uwagę? Na Piotra Zielińskiego. Nie, w ogóle. I na coś jeszcze? No głównie na Piotra Zielińskiego patrzyłem. A ja na coś jak innego. Się potwornie męczył w tym A ja na meczu. Coś innego. Wie pan, na co zwrócił uwagę? Ale przyzna pan, czy się Ale męczył, czy nie? Wszyscy się męczyli. A wie pan, dlaczego się męczyliśmy? Odpowiem panu, bo pan tego pewno nie zauważył i wielu kibiców nie zauważyło. Możliwe. Odprawę po meczu z Argentyną zwróciliśmy na jedną rzecz w pierwszej połowie. W pierwszej połowie, gdzie przeciwnik miał wiele razy piłkę w naszej połowie. Popełniliśmy ponad 20 niewymuszonych strat na własnej połowie, kiedy przeciwnik nas nie presował. Z tego się zaczynają problemy. Jak chcesz zbudować akcję, kiedy w pierwszym, drugim kontakcie po odbiorze tracisz piłkę? Dlaczego zrobiliśmy dwie zmiany w przerwie? Też się nikt nad tym nie zastanawia. To ja panu wytłumaczę. Kibice też pewno chętnie posłuchają. Przy stanie 0-0, po rzucie karnym dla mnie problematycznym, nasz problem polegał na tym, mieliśmy mnóstwo odbiorów i Bielik i Krychowiak odbierali piłkę, brakowało nam zawodnika, który wyjdzie przed piłkę do kontrataku. Tam było mnóstwo miejsca, dwaj obrońcy Argentyny grali bardzo wysoko. Dokonujemy dwóch zmian, czego nikt nie chce zauważyć. Wchodzi Skóraś, który jest praktycznie debiutantem w tej reprezentacji. Wchodzi Kamiński, ale sekundę. My to widzimy. Nie, pan tego nie widzi, bo pan ja o tym nie rozmawia. Zmiany. Nie, niech pan mi Proszę pozwoli mówić. Powiedzieć, ja panu wytłumaczę, na czym polega idea. I zaczyna się druga połowa. W pierwszej połowie tracimy niewymuszonych strat ponad 20. Niewymuszonych strat ponad 20. To jest liczba szokująca. Jak zawodnicy to zobaczyli, to nie był atak absolutnie na nich. Ja ich uprzedzałem. Chłopcy, ja wam to pokażę, bo to najłatwiej możemy poprawić w kolejnym meczu. Nie możemy tak grać na Mistrzostwach Świata, że w łatwych sytuacjach biegamy za piłką w tych ciepłych, bo fatalne warunki były. To były najgorsze mecze, jeśli chodzi o warunki. Graliśmy na nieklimatyzowanym stadionie. Nie możemy tracić w pierwszym kontakcie piłki po odbiorze. Co zrobiliśmy w przerwie? Dokonaliśmy zmian. Daliśmy dwóch młodych zawodników skrzydłowych, którzy świetnie biegają do przodu, do kontry. I co się dzieje? Nie trwa mecz, minuta czy dwie, tracimy bramkę. Tak. Za chwilę się okazuje, proszę pozwolić mi skończyć, po to tu przyszedłem. My tracimy bramkę, strzela bramkę Meksyk. Zaczynają się nerwy, zaczyna się liczydło. My tracimy drugą bramkę, Meksyk strzela wcześniej drugą bramkę, my tracimy drugą bramkę. I co się dzieje? Zaczyna się liczyć kartki. Krychowiak fauluje, jeszcze jedna żółta kartka, minus 3 punkty i nas nie ma. I był taki mentalny kryzys, jeśli chodzi. Ja rozmawiałem z zawodnikami. To był najtrudniejszy mecz do prowadzenia dla mnie jako trenera i dla zawodników, którzy grali. Z jednej strony zaatakuj, chcesz bramkę strzelić, ale stracisz trzecią i już cię nie ma. Cały czas nasłuchujesz, pół godziny do końca meczu jest, nasłuchujesz w prawo czy w lewo. Dlatego ten mecz tak wygląda w drugiej połowie. W pierwszej połowie za dużo łatwych strat, a w drugiej sparaliżował nas wszystkich ta presja, że po raz kolejny możemy być tą drużyną nieudaczników, która pojechała na mistrzostwa i nie wyszła. Ja panu tłumaczę to, co ja czułem jako trener, bo o tym się nie rozmawia. Się mówi, nie odcięci napastnicy od poza. Nie, my się sami odcinaliśmy. Proszę mi wierzyć, jeśli ktoś by miał okazję obejrzeć ten mecz, jeśli pan by miał okazję zrobić analizę, przychodzą tu wielu do was fachowców, zwróćcie uwagę na łatwość, w jakim w tym meczu. Tego z Francją nie było. Dlaczego nasza gra wyglądała lepiej? Bo tego z Francją nie było. Nie traciliśmy łatwych piłek, nie oddawaliśmy łatwych punktów, tak jak w tenisie. Dobrze, trenerze. Cieszę się, że pan o tym powiedział. Okej, rozmawiamy o piłce cały czas. Jedna rzecz. Pokażemy państwu statystyki. Panu również. O,
Znowu źle. No dobrze, znowu źle. Statystyki można pokazywać, jak mnie tu nie ma nawet. Jak się porozmawiać o piłce. Nie. Pokażemy Państwu, może najpierw mówi Pan o skrzydłowych, bo Pan zwrócił uwagę po meczu z Meksykiem, gdzie Robert Lewandowski dostał 32 podania, z czego połowa 14 od Wojciecha Szczęsnego. To były te górne piłki, gdzie musiał walczyć o swoją opozycję. Napastnik ze sobą tego. Arek Milek to sam robił fantastycznie. Tak, ale nie czuł się z tym, trenerze, komfortowo. Myśli pan, że maratonciek na 400 km czuje się komfortowo? Nie. Trzeba pocierpieć na boisku, jak chcesz wygrać. Może tak, może ma pan rację. Myśli pan, tylko... ten wczoraj Ronaldo się czuł komfortowo, jak się pan zobaczy. Niech pan zobaczy, to są liczby Roberta Lewandowskiego na całym mundialu. 185 kontaktów z piłką, średnio 46 meczu. Widzimy i podania celne, i podania dobrze, kluczowe, ale konkluzja, i wydanie... Bo... Dobrze, wygrane pojedynki powietrzne. Zaraz będzie konkluzja. Cztery mecze, dwa gole, jedna asysta, 12 w sumie strzałów, w tym cztery całe strzały celne. Zaraz będzie Piotr Zieliński i on mnie interesuje, trenerze, bardziej. Piotr Zieliński, bo dla mnie... Ale zatrzymajmy się na chwilę przy Robercie Lewandowskim. Proszę mówić. Pańskie zdanie, gdybyśmy mogli otworzyć materiał z meczu z Arabią Saudyjską, ile Robert mógł zdobyć bramek? Gdyby Robert miał dyspozycję z Bayernu czy z Barceloną. Ile? Dwie więcej. Ja bym powiedział, że trzy nawet. No to może trzy. To ile by miał Robert dzisiaj bramek? I plus wykorzystany rzut karny. Gdybyśmy wrócili po turnieju, Robert miałby sześć bramek. Przy tej samej grze, która była, mówilibyśmy o problemie, że Robert nie dostaje piłek, nie. Czy nie? Nie mówiliśmy, tak? Nie. Miałby nie, sześć bramek, nadal byśmy, mówimy o faktach. Nadal byśmy... Nie, wy nadinterpretujecie. To liczby nic nie mówią. Ja mówiłem na konferencji, szukacie tam, gdzie jest jasno, zgubiony klucz, a tam, gdzie jest ciemno, trzeba szukać. Nic to nie mówi. Wierzcie mi, że to nic nie mówi. Robert w meczu z Arabią Saudyjską, gdyby miał tego farta, którego miał wcześniej, strzeliłby trzy albo cztery bramki. Trenerze, a co mówi w takim razie o nas, o reprezentacji Polski, co mówi statystyka celnych strzałów? Nic nie mówi. Też nic nie mówi. Nie, nic nie mówi. To, że my oddajemy 8 celnych strzałów, to jest... Wie pan, ile Arabia oddała celnych strzałów, żeby wygrać z Argentyną? Nie, ale widzę, ale że jesteśmy... Chwileczkę. Ale trenerze, ale... Skaczmy, moment. Nie. No to jest bardzo ważne. Momencik. W sekundę. Ja nie chcę mi się patrzeć nawet na to. Dlaczego panu się nie na to ja panu chce powiem, patrzeć? Ja panu zadaję... 8 strzałów w czterech meczach, średnio 2 strzały na mecz. Uważa pan, że to jest dużo? Wie pan, dużo? Ile Arabia zadała strzałów w Argentynie? Ale ja nie jestem kibicem Arabii Saudyjskiej. Ale ja nie prowadzę programu w Arabii Saudyjskiej, tylko w Polsce. Ja i pytam tłumaczę, trenera na czym polega reprezentacji piłka. Ja panu powiem, na czym polega piłka. Arabia oddała 3 strzały, z czego zdobyła 2 bramki, wygrała z Argentyną i została sensacją pierwszej rundy. Czy my naprawdę musimy się do Arabii Saudyjskiej równać, trenerze? W tym turnieju? Dlaczego nie? Ja pytam pana, z czego wynika ta w sumie niewielka liczba strzałów i 30 miejsce na 32 zespoły? Wie pan, ile zespołów wróciło po pierwszej grupowej rundzie? 16. Nas tam uważa, że naprawdę cel uświęca środki? Nie, ja uważam, że na turnieju się gra na wynik. To nie jest miejsce, gdzie... Niech pan zwróci uwagę. Pan na to nie patrzy, bo jak ja pytam pana o... Ja pytam pana, jak ale pan to tłumaczy. Ale pozwoli skończyć, czy nie? Dobrze, proszę. Tak? Mogę ja coś zapytać? Jak najbardziej. Tylko, ja panu tłumaczę, jak grają zespoły na turniejach. Jedynym zespołem, który budował grę od tyłu, była Hiszpania. Budowała z Niemcami. Niemcy zagrali 15 minut słabe na tym turnieju i wykorzystała ich słabość Japonia, wyjechali z turnieju, gdzie grali fantastycznie. Przegrali pierwszy mecz. Hiszpania traciła piłkę na własnej połowie, Niemcy mieli z tego sytuację. Wie pan, dlaczego Australia przegrała z Francją? Prowadziła 1-0, bramkę jak straciła na 2-1 po rozegraniu od bramkarza. Ten turniej, rozmawiałem z trenerami, ten turniej pokazuje, że tak, stałe fragmenty gry niedopracowane, wszystkie reprezentacje, bo nikt na to nie miał czasu, za krótki czas do w ogóle do wszystkiego. Rozgrywanie piłki od tyłu. Przy pierwszej presji ze strony przeciwnika, mecz Francji, grającej z kim oni grali, z Australią, a nie pamiętam z kim. Pierwsza presja, gdzie odebrali im piłkę, później do końca pierwszej połowy Hugo Lloris grał długim podaniem w kierunku napastnika Giroud. Tak się gra na turnieju, tak się gra na turnieju. Żeby pan miał jasność, jaki jest mój stosunek do wyniku. To jest historyczny wynik. Mhm. Ale pan tego nie mówi. Ale powiedziałem to wielokrotnie podczas studia, że to jest... Historyczny wynik, ale... To jest sukces reprezentacji Polski, którą sukcesie. Pan prowadzi. Dlaczego nie mówimy o ale sukcesie? Ale mówię, właśnie mówię, że to jest sukces reprezentacji Polski, którą pan prowadzi. Awans z grupy na Mistrzostwach Świata. Wyjście z grupy. 4 punkty. Sukces, na pewno. Pytanie, czy panu się styl tej reprezentacji podoba? Z Arabią tak. Z Argentyną mówiłem o podłożu. A jak z Meksykiem? Z Meksykiem był to pierwszy, najważniejszy mecz w turnieju. To był mecz bardzo trudny. Wie pan... Ale ja nie pytam teraz trenerze, sekundę. Ja nie pytam pana... Czy ten mecz miał ładunek emocjonalny? Tylko pytam pana, czy się panu podobał? Pan rozmawia o piłce, pan rozmawia o czymś, o kim chce pan rozmawiać, pan chce rozmawiać o liczbach. Niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz. Nie, pytam pana o styl. Styl zawsze może być lepszy. Jeśli Lewandowski strzela bramkę Arabii Saudyjskiej i płacze, myśli pan, dlaczego płacze Lewandowski? No pytam się pana, dlaczego?
trenerze. Bo nie strzał... Chwileczkę, ja panu pokazuję, czym są Mistrzostwa Świata. Pan tego nie rozumie, pan nie gra w piłkę, ja nie grałem w piłkę na tym poziomie. My tego do końca nie rozumiemy, chociaż ja się otarłem teraz jako trener. Ale ja dopiero zobaczyłem na Mistrzostwach Świata, jak Wojtek Szczęsny się rozpłakał po awansie, po meczu, słabym meczu z Argentyną, tak trzeba powiedzieć. Ale z czego? On zdobył tyle razy Scudetto, wszystkie inne trofea, były na Mistrzostwach z reprezentacją i tak dalej, ale Lewandowski strzelił może z 500 bramek albo i więcej. I płacze po meczu z Arabią Saudyjską, nie zastanowiła to pana? Trenerze, ja z piłkarzami rozmawiam, może nie tak często jak pan, ale też rozmawiam i mam tyle pokory w sobie, że nie odważę się powiedzieć, że wiem, co piłkarz czuje przed meczem, w trakcie meczu. Ja też nie odważę się. Natomiast pana pytam tylko o to, czy styl według mnie i według tego, co słyszę z ust piłkarzy, im do końca nie pasuje, czy panu się podoba? Nie, ten styl był taki, żeby wyjść z grupy, bezpieczny dla nas, pierwszy mecz, bardzo bezpieczny. Wiedzieliśmy, że z Arabią bezwzględnie musimy wygrać. Nikt nie zakładał, że Arabia wygra z Argentyną. Niech pan zwróci uwagę, co się działo z zespołami, które wygrały dwa pierwsze mecze, Brazylia, Francja. W tym trzecim meczu, my jadąc, strategia turnieju jest taka, aha, Argentyna gra z Arabią, no raczej Argentyna wygra bez problemu. Zastanawialiśmy się, czy nie będzie remisu Meksyk-Argentyna, ale jak remis byłby dla nas też okej. Okay. Ale zakładaliśmy, że 6 punktów będzie miała Argentyna. Wiedzieliśmy od początku, że będziemy wygrali z Meksykiem o, chociaż po pierwszym meczu coś różnie, że będziemy wygrali o drugie miejsce. Ja panu tłumaczę. Ja wiem, co pan chce powiedzieć. Tak no mi się wydaje. No to dlaczego mi pan nie chce pozwolić? No to... Bo chyba wiem, co chce pan powiedzieć. No to jak pan wie, to czyli cel no, nie zapraszać, bym pojechał tym nie, nie, ale chcę z pana o konkretne rzeczy zapytać. Chcę pana, zaraz zobaczymy jeszcze kwestie skrzydłowych. Ile dośrodkowań dostarczyli w pole karne skrzydłowi? A wie pan, kto grał u nas na skrzydle, kto w reprezentacji Francji? U nas początkujący zawodnicy Nikola Zadelski dopiero. Ja rozmawiam, ja nie muszę patrzeć, ja wiem. Ale widzi pan, to są liczby, które pana zadowalają. Czy mam to, że porównać Mbappé z nie, Kamińskim czy z kimkolwiek? Nie, to są na razie próby dośrodkowań. Trenerze, nie porównujmy się. Rozmawiajmy o tym, czy to panu się podoba. Nie podoba mi się, ale podoba mi się to, że Kamiński, Zalewski, Skóraś, nasi skrzydłowi, którzy grali na tych mistrzostwach, będą grali jeszcze, daj Boże, na dwóch następnych, na dwóch turniejach. Dobrze, ale mówimy o tym turnieju. Dlaczego tak mało było dośrodkowań w przypadku człowieka, który dośrodkowuje grając w swoim klubie, czyli Mati Kasz? Dlaczego jedno dośrodkowanie Przemysława Frankowskiego, Jakuba Kamińskiego? Wie pan, że Kuba Kamiński też powiedział o tym, że przede wszystkim ustawiony był też jako piłkarz broniący. Może sobie jest w stanie przypomnieć, na kogo Kuba Kamiński grał, na kogo grał Matthew Cash, jak byli skrzydłowi. My graliśmy przeciwko drużynom, które mają fantastyczne. Lozano, wie pan, gdzie gra Lozano? On gra co tydzień w Lidze Mistrzów i co tydzień w Serie A w podstawowym składzie. Ktoś musi grać na niego, tak? Na Mbappé ktoś musi grać. Mbappé ma 100 bramek w wieku 22 lat, gra już jest gwiazdą któregoś turnieju. Grasz z Dembele, który jest fantastycznym piłkarzem i tak dalej. Ja nie widzę, ja chciałbym, jeszcze raz niech pan mnie zrozumie, ja chciałbym, żeby nasi skrzydłowi grali tak jak Mbappé i Dembele. Niczego im nie ujmując, ale nie potrzebują czasu, potrzebują gry na najwyższym poziomie. Uważam, że nasza reprezentacja, ten skład to jest inwestycja w przyszłość. Pokonaliśmy taką barierę psychologiczną, czyli wyszliśmy z grupy, pokazaliśmy, że możemy. Kolejnym krokiem powinno być wyjście na Mistrzostwach Europy, co jak najdalej, awans na Mistrzostwa Świata, spróbować pokonać kolejną rundę, ale to zrobimy w oparciu o zawodników, którzy grali już na turnieju. Widział pan zawodników, którzy przed pierwszym meczem, przecież obserwował pan z bliska, jaki ładunek emocjonalny był, a dzisiaj gra naprzeciwko Mbappé, Cash. Czy Cash może tak swobodnie grać jak w Aston Villa przeciwko Brighton, sobie biegać do każdej akcji, mając Mbappé, który się nie cofa? Czy pan zwrócił uwagę, że Cash grał na zawodników, którzy się nie cofają? Żaden skrzydłowy, począwszy od Di Marii, począwszy od zawodników z Arabii i z Meksyku, Lozano, oni nie biorą udziału w grze defensywnej. Oni zostają z przodu. Kto ma zostać z Cashem? Ja miałem wrażenie, ja wiem, że pan porównuje nas na tle Francji i tutaj... No graliśmy z nimi. Ja wiem, ale tutaj porównania chyba są o tyle nietrafione, że... Dlaczego? No ale przecież graliśmy z nimi. Rzeczywiście w tej chwili na tym etapie, w tym momencie piłkarze dużo lepsi. No tak, ale gramy z nimi. Okej. Natomiast ja pytam o Meksyk. Czy Meksyk rzeczywiście był taką drużyną, gdzie ta, niektórzy mówią, murarka, czy to stawianie autobusu... Pamięta czy to pan, było, kto grał na skrzydłach Meksyku? Trenerze, czy to było konieczne? Konieczne było... Czy nie można było tam zagrać odważniej? Również? Ale co znaczy odważniej? No odważniej, po ale prostu. Jak to odważniej? Tak jak chociażby z Francją. A czy zna pan różnicę między Francją a Meksykiem, jeśli chodzi o skład? No jeśli chodzi o skład, widzę, tak. Jaką? I mi się gra jaką? W pierwszej jaką? Połowie... Jaką? Chwileczkę, jaką różnicę pan mi się... Pytam, panie rektorze, niech pan odpowie. Sekundę, panie trenerze. Mi się generalnie, pewnie pan również, no. Pierwsza połowa meczu z Francją bardzo podobała. Ja też. A graliśmy w składzie zbliżonym do meczu z Meksykiem. Jedna dokładnie. Zmiana była, tylko jedna I zmiana. Dlatego tego nie rozumiem. Dlaczego pan nie rozumie? Dlatego nie rozumiem, dlaczego tak graliśmy z Meksykiem, a tak graliśmy z Francją. Znaczy pan nie rozumie, no mecze są różne. Raz się gra lepiej, raz się gorzej. To jest piłka nożna. To nie jest kwestia nastawienia? Nie, żadnego nastawienia. Proszę... A to nie jest tego, pan wspomniał Grzegorza Krychowiaka, który powiedział po meczu z Chile, że my będziemy grali brzydko. Nie,
Powiedział. Powiedział, że będziemy podobnie grali. My się nagle nie nauczymy grać. Nie będziemy rozgrywać piłki na własnym polu. Ale widział pan, czym kończyły się wszystkie rozegrania piłki od naszego bramkarza? W każdym meczu przeciwnik miał stuprocentową sytuację. Ja się zastanawiam, czy nie, rolą trenera nie jest przekonanie piłkarzy, że nie mówię, że mają grać pięknie, bo tego nie wymagam, ale żeby grali odważniej. Czy to nie jest, bo mam wrażenie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę. Pan pozwoli powiedzieć, to ja jeśli powiem. Się mylę. Czy pan... Pani zadaje 5 pytań i nie pozwala mi pan na jedno powiedzieć. Panie rektorze, zostało na pewno z 5 minut programu. Niech pan sobie przeanalizuje naszą grę. Niech pan zobaczy, na kogo grali nasi boczni obrońcy, na jakich skrzydłowych. Co robił Lozano, co robił Di Maria, co robili Mbappé, co robił, żeby nie wprowadzać naszych kibiców, bo to pierwsza rzecz. Następna rzecz. Jeśli pan mnie pyta o wyprowadzenie piłki, o odważną grę. Kiwior grał w każdym meczu odważnie, za odważnie. Grał odważnie i za odważnie. W każdym meczu popełniał błąd przy rozegraniu, gdzie przeciwnik miał stuprocentową sytuację. Nikt tego nie wykorzystał. W każdym meczu traciliśmy piłkę poprzez błąd w rozegraniu. Czy chce pan, żebyśmy w ten sposób grali i odpadli z mistrza świata? Pytam się pana. W pewnym momencie zawodnicy do niego mówią, Kiwi, nie możesz tak ryzykować. To nie jest Serie A, że odbijesz sobie w następnym meczu. To są mistrzostwa świata. Pamięta pan z Francją, z czego najgorszą sytuację, najgroźniejszą dla nas miała Francja, gdzie do pustej bramki strzelił Giroud. Od czego pamięta pan, czy nie? Tam był offside. Finalnie, zdaje się. No dobrze, ale wie pan, z czego tak się wzięła, czy nie? Z błędu. Ale jakiego? Zdaje się, że chyba trenera. Kiwiora. Z wyskła zostały. To panu wytłumaczę, ja... niech panu wytłumaczę, żeby pan wiedział. Kiwior zagrał trudną piłkę do Frankowskiego. Frankowski ratował piłkę, która wychodziła na aut. Zabrał mu boczny obrońca i była stuprocentowa sytuacja. To było wszystko przy stanie 0-0. Chce pan oglądać taką reprezentację, która w tak niefrasobliwy sposób traci bramki? Ja nie. Ja nie. Co, ja chcę widzieć reprezentację, która gra mądrze w defensywie, ale też atakuje, strzela bramki. Ja ich zawsze zachęcam, wszystkich piłkarzy w reprezentacji, grajcie do przodu, nie róbcie prostych błędów, nie napędzajcie przeciwnika swoimi stratami, grajcie odważnie. Każdy zawodnik to potwierdzi. Pan nie był w szatni, ale może pan zapytać każdego zawodnika, jak pan pyta mnie o takie rzeczy, niech pan też spróbuje. Dajmy kibicom prawdziwy obraz tej reprezentacji, dajmy kibicom prawdziwy obraz tej pracy. My dzisiaj rozmawiamy pół godziny, była premia, nie była, a premii w ogóle nie ma, nie będzie i temat jest zamknięty. A my tracimy pół godziny. Ale nie ma pan wrażenia, przepraszam, że panu przerywam, ale nie ma pan wrażenia, że my rozmawiamy też o piłce? Kiedy był pan tutaj przed wyjazdem do Kataru, rozmawialiśmy cały czas o piłce, a dzisiaj pojawił się temat i trudno go ominąć, tym bardziej, że jest... No to może ja jestem zmęczony tym tematem, bo dzisiaj od 8 rano już o tym mówię. Może, natomiast tutaj rozmawiamy pierwszy raz na ten temat. Natomiast później rozmawialiśmy o piłce i teraz będziemy rozmawiać o panu. Czy jaka jest prawda o pana kontrakcie? No co pan chce wiedzieć? Wysokość kontraktu? Może trochę wody mamy, czy nie? Bo już mi się mamy wody, zaschło w buzi. Zaraz to, tutaj atakuje z każdej strony, muszę dużo pić, żeby się nie odwodnić. Dobrze, to ja pójdę po wodę. Nie. Niech pan powie, jaka jest... Będę mówił do pustej tutaj sali. Jaka jest prawda o pana kontrakcie? Czy on wygasa z 7 dni po ostatnim meczu? No pan wie wszystko, pan powie. Ja pana pytam. Właśnie, a skąd ja nie, te 7 dni? Właśnie ja nie wiem, to są informacje... To tak samo, jak to są te same informacje. To proszę to sprostować. Nie ma czegoś takiego 7 dni w moim kontrakcie. Że 7 dni po ostatnim meczu należy takiego. Z panem się nie ma czego, jeszcze raz powtarzam, to tylko potwierdzenie słów, które pan tutaj cytuje na różne sposoby i tak dalej. Dużo jest nieprawdy. Rozmawiamy o faktach. Ja panu powiem, jaka sytuacja w moim kontrakcie, żeby nie tracić proszę czasu. Powiedzieć. Mój kontrakt obowiązuje do 31 grudnia. I tyle. Pan wie tyle samo, co ja. Koniec. Prezes może przedłużyć ten kontrakt. Decyzja należy do niego, bo on jest jak gdyby moim szefem. Nie było klauzuli, że jak wyjdzie nie pan było z grupy, klauzuli, nie było to klauzuli. Będzie przedłużony kontrakt? Nie było kontrakt? Takiej klauzuli. No i też pisali, że była, widział pan. No. Dlatego pytam u źródła. Ja mam dlatego taką zasadę, pan, że to pytam u źródła. No, ale pan cytuje nie źródło, tylko ludzi, którzy słyszeli, że... Wie pan, trenerze, co? Jeśli ktoś się... Sekundę. Jeśli ktoś się podpisuje pod nazwiskiem w poważnej gazecie, to naprawdę proszę mi wierzyć. Proszę? W czym? W poważnej gazecie. Okay. Sportowej. Pan kwestionuje poważność tej gazety? Nie, to jest poważna gazeta, bo piłka to nie jest poważny sport, to jest rozrywka. Nie, no to jest poważna gazeta. Okay, i pisze rozrywkowy. To człowiek pod nazwiskiem i pracuje w zawodzie wiele lat, to wydaje mi się, że wie, co pisze. Dlatego zacytowałem. Znam Błąkę, bardzo solidny dziennikarz, bardzo go lubię jako człowieka i tak dalej, ale Błąki tam nie było. Błąka nie było, cię jest dużo nieścisłości w tym, co napisałeś, chciałeś dobrze, wyszło tak, jak wyszło, ludzie to przeczytali, a ja dzisiaj mam okazję, jak mi pan redaktor pozwala, na tyle, na ile pozwala, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, że tak nie było. Tak nie było, tak samo nie było z moim kontraktem, tak samo jeszcze z wieloma innymi. Ja nie mam czasu, wie pan co, jako trener reprezentacji, żeby odnosić się do wszystkich rzeczy, które krążą, które wy gdzieś tam kreujecie na podstawie mojej historii, przepraszam, tak mówię, na podstawie strzępów. Ja nie mam czasu na to. Wydaje mi się, że trzeba to czasami sprostować. Tak, ale te najważniejsze rzeczy. No ja nie mogę codziennie. Najważniejsze. To robimy. No, to robimy, okej. Okay. Ale te wszystkie inne rzeczy takie, no to nawet do mnie nie trafia. Ja powiem panu szczerze, wróciłem o 2 w nocy, żona mi powiedziała w poniedziałku na wtorek, a wiesz co, bo mówili to, ja nie czytałem, proszę mi wierzyć, ja przez całe zgrupowanie w reprezentacji w Katarze nie przeczytałem żadnego
żadnego portalu, niczego nie przeczytałem. Najważniejsze rzeczy, na kiedyś poszedłem na konferencję, powiedział mi asystent, że jest, mogą zapytać o to, bo jest temat taki, taki. To zapytano o wodę, które pan zamienia w wino. No, no i zrobili z tego aferę. No. O co wodę? No. Dobrze, zostawmy to, panie trenerze, wracając do pana kontraktu. Chciałbym, żeby został, rozumiem. Czy pan by chciał zostać? Ja chciałbym zostać, a pan? Trenerze... No dobrze, odpowiedź znamy. Czemu pan bardzo lubi prowokować, rzeczywiście. Ale to przecież sport jest rozrywka, bo my jesteśmy za smutni. Naprawdę, ja rozmawiam z wieloma ludźmi, jeżdżę do Włoch, rozmawiam z Hiszpanami, oni są wszyscy uśmiechnięci, a my tak, wyszliśmy z grupy, okej, inaczej, chcę jeszcze raz podkreślić, żeby kibiców uspokoić. Jeśli będzie mi dane z tą reprezentacją pracować, jeśli będziemy grali z przeciwnikami, którzy są bezpośrednio w naszym zasięgu, a nie z takimi, którzy są czołówką światową, my graliśmy z całym topem, nikt o tym nie mówi, z całym topem, Holandia, Belgia, Argentyna, Francja, lepszych nie ma na świecie. To jest topowy świat. My z nimi graliśmy. Jeśli będziemy grali, rywalizowali w podobnym zespole na naszym poziomie, będziemy strzelać bramki. Jeśli trafimy na takie Andorę, San Marino, to lewy strzeli po 5 bramek w każdym meczu i w 85 zrobimy Stanley Convention. Ale my dzisiaj graliśmy na najwyższym topie światowym. O tym należy pamiętać. O tym się nie mówi. I uśmiechajmy się. Dobrze, to ja pana zapytam. Czyli pan by chciał pracować z reprezentacją? Tak, a sądzi pan, że ma pan zaufanie tej drużyny? Myślę, że tak. Liderów? Myślę, że tak. Prezesa? Nie wiem, okaże się. A kiedy pan o tym będzie rozmawiał? Nie wiem, no nie wiem. Mówię uczciwie, nie wiem. Mam kontakt, prezes ma czas, ja nie chcę żadnej presji na niego. Rozmawiam z nim codziennie. Dzisiaj też, tak jak mówię, rozmawiałem z nim, rozmawiałem wczoraj, rozmawiałem przedwczoraj, ale tego tematu nie poruszam. On musi sam być przekonany. A nie chciałby pan wywiedzieć, na czym pan stoi? Chciałbym, ale nie wywieram żadnej presji. Niech prezes spokojnie przeanalizuje, czy chce dalej, żebym ja pracował. Bo ja widzę, wie pan co, ja najbardziej jedne rzeczy żałuję, że mi nie chodzi o to, żeby mnie ktoś chwalił, bo ja jestem w takim wieku, że mi to do niczego nie jest potrzebne. Jestem tu, gdzie jestem, zapisałem się w historii, nie wygunkuję się tego, mówię, przepraszam, tak mówię, dziennikarze czy ktoś inny, no gdzieś ta historia została zapisana, tak? Niech pan posłucha. I teraz tak, ja chciałbym, żeby troszeczkę było więcej spokoju wokół reprezentacji, żeby wszystko się nie sprowadzało, wszystko do trenera. Niech pan zwróci uwagę, jaka głupawka zapanowała, że wszystko się sprowadza do roli trenera. Ten nie strzelił, ten strzelił, ten zagrał tu, ten zagrał tu. Nie, mówimy, trenerze, no, to nie jest coś takiego. Ludzie mi o tym mówią. Wie pan co, ja też rozmawiam z kibicami i mówią nie do końca to samo, co mówią panu. Różnie mówią i różnie komentują może i reprezentację, tak i grę, i zachowanie, i słowa. Ja mam wrażenie, że pan uprawia taką grę z dziennikarzami. Niech pan zobaczy, kończymy nasze spotkanie i nie poruszyliśmy tego tematu, ale skoro go pan wywołał, że ktoś chce wygumkować pana sukces, to ja się z panem tutaj nie zgodzę. Nie, ja nie powiedziałem, że ktoś chce, tylko my, że nikt nie wygumkuje. I my nie chcemy tego wygumkować, nie. Bo z dziennikarzami, z którymi kolegami, z którymi rozmawiam, akurat słyszę cały czas, że to jest sukces, nie, i my doceniamy ten sukces. Nie, ktoś powiedział w Polsce, wielokrotnie. Tak? Tak. Wielokrotnie. Nie było pana w kraju. Nie było, nie było. I nie oglądał pan telewizji polskiej, która pokazywała mecze. Może pan na powtórki. Poczekam na powtórki. Niech pan, na pewno ktoś panu pewnie to albo nagrał, albo panu uprzejmie przekaże informację. No dobrze. Czyli te sprawy mamy załatwione. Czy chce pan przed świętami jeszcze, rozumiem, wiedzieć, na czym pan stoi? Ja nie powiedziałem tego. Ja się dopytuję. Nie, wie pan co... Tak po ludzku chciałbym wiedzieć jak najszybciej, ale nie wywieram żadnej presji na prezesa. I proszę, jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że to, co pisali, co kreowali ci, którzy no, jak gdyby gdzieś słyszeli, że dzwonią, ale nie w tym kościele, nie ma między mną a prezesem żadnej złej krwi. Prezes nie miał do mnie żadnych pretensji o to, że premier zaproponował wirtualną premię. Nie ma między mną a Lewandowskim konfliktu. Nie ma między mną a zawodnikami konfliktu, że ja im nie pozwalam grać do przodu, że nie pozwalam im absolutnie atakować. Chciałbym to raz na zawsze sprostować. Idźmy do przodu, nie cofajmy się cały czas do tego samego. My jak chcemy zrobić postęp, a chcemy wszyscy, bo w duchu nawet może pan mnie jako trenera nie szanować, nie lubić, to jest pana... Nie wiem, dlaczego to... ciągle pan do tego wraca. Ja tylko mówię, no, mamy pole zasłości gdzieś tam, no, tak jest, ciężko się wyzwolić z przeszłości, ale... Mi nie. No, mi może trochę trudniej, chociaż przyszedłem do pana dzisiaj, mogłem pójść do innych redakcji i powiedzieli, poszedł na łatwiznę. Ja przyszedłem do jaskini Lwa, rozmawiam z panem i cieszę się, że rozmawiam z panem, a nie z kimś innym, bo nikt nie powie, że przyszedł, a powiedzieli mu, o co będą pytać. Ja nie wiedziałem, o co będą pytać. Nigdy nie pytam dziennikarza, o co będzie się pytał, bez względu na to, czy to jest radio, telewizja, czy dzwonek jakiś tam się śmieje. Że ja pana pytam, niech pan zobaczy, pana pytam o kontrakt, a kończymy w zupełnie innym miejscu. Dobrze. Ja bym też pana zapytał, do kiedy pan ma kontrakt. No to tak
takie pytanie i czy chce pan go przedłużyć? Pewno, że chce pan. Kocha pan sport, kocha pan swoją pracę. Ja też kocham sport, kocham swoją pracę. Też chciałbym być trenerem reprezentacji, ale druga strona musi być do tego przekonana. Jeśli ja miałbym być trenerem, któremu akurat wyczerpał tą klauzulę, że kontakt się automatycznie przedłuża, a ktoś w związku czy drużyna by mnie szanowała, nie chciałbym, to ja sam bym z tego zrezygnował. Proszę mi wierzyć, ale ja nie czuję czegoś takiego, że ja zrobiłem coś złego przeciwko drużynie, przeciwko prezesowi. Wszystkie zadania, które przede mną postawił, nie było łatwo, ale zrealizowaliśmy. Jeśli chodzi o styl, wiem, że Polska wstać piłkę na ładniejsze granie, na skuteczniejsze granie, ale my mieliśmy bardzo trudne zadanie. Nie mieliśmy meczów towarzyskich, nie mieliśmy Andory, San Marino, Malty czy kogoś takiego, tylko mieliśmy bardzo trudne mecze. Musieliśmy się utrzymać w grupie narodów, tej lidze A. Musieliśmy awansować, musieliśmy wygrać. Ja cały czas stawałem pod presją, że muszę wykonać konkretne zadanie. Taka robota. Taka robota. Dlatego poszukałem środków, którzy dadzą bezpieczeństwo, żeby nie odpaść w walce o awans do kolejnej fazy Mistrzostwa Świata przez głupi jakiś błąd, przed nadmierne ego, przez to, o czym mówimy, nie popełniaj prostych błędów, to nie znaczy, że my nie chcieliśmy grać do przodu. Tylko naprawdę, czasami przeciwnik też ma coś do powiedzenia na boisku. Argentyna nie strzeliła na dwie bramki i zaczęła grać w poprzek. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, oni chcieli bramek zdobywać nie dlatego, bo nie chcieli wyżej wygrać, chcieli nas zamęczyć, ganiali nas od prawej do lewej, a w pierwszej połowie co robili? 2-3 podania strzał. W drugiej połowie grali zupełnie inaczej. Na tym polega mądrość. Francja z nami grała, jeszcze skończę. Francja grała tak, jak atakowała nas w ataku pozycyjnie, nic nie mogła zrobić, świadomie się wycofała i to fajnie wyglądało, ale ja wiedziałem, z czego to wynika. Mówię do defensywnego pomocnika, do Krychowiak, że się czekają na kontrę. Mają Mbappé, Dembélé, czekają na kontrę, żeby nas kontrować. Ja bym nie chciał, żeby polscy piłkarze mówili, że są, że będą grać brzydko i nie chciałbym, żeby ktoś powiedział, mówi, że... No, Grzegorz Krychowiak powiedział, że będziemy grać brzydko. Nie szypiałem się, Grześka. Zagrał fantastyczne mistrzostwo. Dobrze, myślę, ale chodzi mi o to, że ten przekaz jest w sumie istotny. Nawet Daria Abramowicz, która pracuje z Igą Świątek, mówi, że kiedy sportowiec otrzymuje przekaz, że może grać brzydko, albo nieładnie, albo defensywnie, albo co gorsza, jeszcze podcina mu się skrzydła, mówiąc, że na pewno nie ma szans z jednym czy z drugim rywalem, to nie ma dla niego niczego gorszego. Dobrze, trenerze. Nie ogólniałbym. Ja myślę, że Daria jako trenerka Igi, ja bardzo kibicuję i oglądałem jej turnieje po nocach, zarywałem noce, kibicuję bardzo. Myślę, że jak jest mecz finałowy, to gdzieś tam na plan dalszy schodzi piękno. Liczy się, czy wygrasz Wimbledon, czy przegrasz. Tak? Czasami taki punkt po siatce, czy gdzieś tam fartowny. Ja wiem, że pan gra w tenisa, to jest dużo bardziej skomplikowane. Pewnie piłka nożna jest bardziej skomplikowana niż tenis. Kończąc już wątek, bo powoli zbliżamy się do brzegu, jeszcze dwa pytania o liderów, bo w sumie zaczęliśmy ten temat, nie skończyliśmy. Czy pan był zadowolony z gry Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego na tym turnieju? Wie pan co, to są piłkarze, którym trzeba spełnić określone warunki. To Lewandowski to nie jest Mbappé, nie jest to Messi, nie jest to Dembélé, to jest zupełnie inny typ piłkarza. Tak? On potrzebuje, żeby wprowadzić go w pole karne i on wtedy strzela gole, jest najlepszy na świecie w polu karnym. Mbappé, jak straciliśmy bramkę na 2-0, potrzebował tylko dostać piłkę na połowie i już go nie jesteś w stanie dogonić. Czyli nie ma co porównywać. Ja nie porównuję, tylko pytam, tylko czy Robert miał te czego warunki, Robertowi zabrakło. A miał te stworzone warunki dlatego właśnie. Dlatego mówię. Pytam. Pan pyta, ja odpowiadam, okej? Okay? Ja dopytuję, dobrze. No, okej. Okay. Jeszcze wytrzyma pan 2 minuty. I panie rektorze, Robert nie miał tych warunków spełnionych, ale mówię, w takim turnieju potrzebny jest Robert, ale przeciwnicy też wiedzą, gdzie jest największe zagrożenie. Czyli w każdym momencie Robert miał dwóch zawodników obok siebie. Czy to był Upamecano, czy Varane, czy ktoś inny. Nie gra się łatwo, jak masz dwóch zawodników cały czas na plecach. Potrzebne są zawodnicy, którzy będą za jego plecy wbiegać. Nam tego brakowało w wielu meczach. Szukaliśmy takiego rozwiązania, że jak Robert wychodzi po piłkę, to nasi skrzydłowie biegają mu za plecy, że można zagrać prostopadłe podanie. Tego nam brakło. Kto taką piłkę potrafi zagrać? Zieliński. Ale Zieliński nie ma do kogo zagrać, jeśli nie biegamy za plecy. To wszystko jest połączone. Ja to wiem, ja to widziałem. O pewnych rzeczach nie mówię, ale to nie jest tak, że ja widzę w różowych kolorach, wyszliśmy z grupy, nie krytykujcie nas, kłaniajcie się narody. Nie, tak nie jest. Naszą piłkę stać na lepsze granie, ale naszą piłkę też przede wszystkim stać, żeby się odciąć od pewnych rzeczy, zaszłości i tak dalej. Wyszliśmy z grupy, nie będziemy liczyć kolejnych 40 lat bez sobie. Ale Lewandowski pan powiedział, a o Zielińskim? Mówię, Zieliński potrzebuje, żeby do kogoś tą piłkę zagrać. Tak jak Lewandowski potrzebuje piłkę w polu karnym, Zieliński potrzebuje opcji, żeby grać do przodu. A opcję kto daje? Jak odbierasz piłkę, musi zrobić ruch do przodu. Żeby Zieliński mógł zagrać do przodu. Zieliński jak odbierze piłkę, nie ma do kogo zagrać. Zagra do Krychowiaka, do Bielika. I stąd Pytam o Piotra Zielińskiego, dlatego że Piotr Zieliński w meczu z Francją miał ponad 80 kontaktów z piłką. Wcześniej w meczach z Argentyną, no już wiadomo, że tam było bardzo źle. Natomiast wcześniej miał tych kontaktów po 30, po 40 średnio. Panu, chodzi mi o to, że dlaczego właśnie? Już panu tłumaczę. Różnica między Meksykiem, Arabią Saudyjską i Francją była jedna zasadnicza.
i Meksyk, i Arabia bardzo dobrze grali w wysokim pressingu. Francja nie gra w wysokim pressingu. Tam nie biega do pressingu Giroud, nie biega Mbappé, nie biega Dembélé. Oni czekają na moment, kiedy dostaną piłkę, bo wtedy są na gruncie. Nasza swoboda w rozgrywaniu piłki w tym meczu polegała na tym, że nas nikt nie presował. Ponieważ, i pan to wiedząc, brutalnie. Ale nie mógł pan, tak? Wiedząc, że Meksyk będzie presował, Arabia będzie presowała, z Argentyną będzie ciężko, nie mógł pan czegoś wykombinować? No właśnie, mam wrażenie, że się Piotrek męczył. Panie rektorze, Meksyk presował 7 zawodnikami. Po każdym zagraniu piłki do boku Meksyk presuje 7 zawodnikami, 3 zostaje do pilnowania napastników. Jak my byśmy rozgrywali piłkę na własnej połowie, zagrywając do lewego obrońcy, który nie używa lewej nogi, Beresz, fantastyczny turniej, ale Beresz nie jest zawodnikiem, który poprowadzi piłkę lewą stroną, tak ma otwartą przestrzeń. Będzie szukał prawej nogi. Był pressing Meksyku ukierowany na Beresia, żeby presować Beresia, Glika. Żeby tych dwóch zawodników i dawać grać temu Kiwiorowi. 7 zawodników zaskakuje do pressingu. Jak ty na małej przestrzeni stracisz tą piłkę, to tych 7 zawodników od razu atakuje twoją bramkę. Jak możesz ominąć pressing? Na 2 sposoby. Albo szybko rozgrywasz piłkę, albo mijasz podaniem 7 zawodników. Stąd tyle tych podań było mijających pressing. Tak graliśmy, taki był plan na ten mecz. 7 zawodników mijasz 1 podaniem. Nie zawsze się uda zagrać dołem, dlatego dużo tych piłek szło górą. I stąd taki ten mecz wyglądał. Jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Menedżer Kamila Grosickiego. Czytał pan jego wypowiedź? Nie czytałem, tylko Kamil dzisiaj napisał mi taką SMS, mogę pokazać. Trenerze, ja nie mam z tymi człowiekami nic wspólnego. Aha. Tak, naprawdę? Tak, przysięgam. Napisał mi to, jest w Dubaju, Kamil to dzisiaj mi napisał. Napisał właśnie pan Daniel Kaniewski. Nie jest menadżerem, mówi, tak. Że to nie jest mój menadżer, tak powiedział. Okej, że został skrzywdzony. Czyli pan już, to już nie ma co pytać. Został skrzywdzony, że pojechał na Mistrzostwa Świata? Grosik uważa inaczej. Że grał za mało. A to było moje pytanie do pana na sam koniec. Czy piłkarz, który rzeczywiście dużo tej reprezentacji dał w przeszłości, ale mam wrażenie, że ile zagrał minut? 5, 7? Nie wiem. Coś koło tego, ale nie? Wcześniej była dyskusja, że po co jedzie. Pamięta pan, nie, po co jedzie Jędrzejczyk? Trenerze, ja pana pytam. Pan wybiera tych ludzi i tutaj nikt tego nie kwestionował. Pytanie, że nikt nie kwestionował. Wszyscy kwestionowali Jędrzejczyka, Glika, Krychowiaka. No większość dziennikarzy. Tu się z panem nie zgodzę, że jest coś takiego jak wybór trenera. Ja następnym razem przyniosę panu takie wydruki, ale już kolorze, bo pan ma czarno-białe. Na temat co pisali, co mówili pańscy koledzy, czy warto brać zawodników i tak dalej. Jędrzejczyk to powiedział. Wszyscy dokładnie wiedzieli, co kto powiedział, bo mi to zastanawiam mówili. Się tylko, czy czasami nie jest tak, że pan pytanie, proste pytanie, nie traktuje jako krytyki albo zarzutu. Nie, no widzi pan, że śmiech jest. Mam czasami takie wrażenie. Dobrze, wracając do Kamila Grosickiego. Po czasie już, nie uważa pan, że może warto było z niego skorzystać nieco wcześniej? W jakim meczu? Ja pomyślałem sobie nawet o tym meczu z Argentyną. Albo o meczu z Francją, albo o meczu z Francją nieco wcześniej. Pomyślałem sobie o Nikoli Zalewskim, którego pan wprowadził w meczu z Francją. Zastanawiałem się. Ja się zastanawiałem, trenerze, ja panu nie wskazuję, bo ja naprawdę po raz kolejny pokornie przyznam, że ja nie jestem trenerem, jestem dziennikarzem i ja zadaję pytania, a nie pracuję z kadrą. Więc korzystając, że ma pan... Dziennikarz ze świecia. Tak, to kojarzę, prawda. Bo byłem tam, grałem w domu kiedyś. Wie pan co? Też miałem po meczu takie wewnętrzne uczucie, kurczę, gdyby tego Grosika wcześniej niż Nikolę wpuścić. Ale jakby tak, Nikola gra w tej Romie, gra świetnie 1-1, do prawej, do lewej nogi, straszy strzałem, można z nim pokombinować troszeczkę gry takiej kombinacyjnej. Grosik przyjechał, trochę nie grał. Ja Grosikowi powiedziałem, że w tym meczu zagra. Liczyłem, że zagra trochę dłużej. I powiem szczerze, po meczu, wiedząc, co zrobił Grosik, powiem tak, żebym dzisiaj miał tą zmianę zrobić, to bym zrobił pierwszy Grosik, drugi Nikola. Ale po meczu, tak? Miałem dobre chęci, bo mówię, Nikola grał już na tym turnieju, zagrał nie najlepiej w tym pierwszym meczu, trema go zjadła, bo to też mówi, co to są Mistrzostwa Świata. Dałem mu szansę. Być może gdybym dał Grosikowi, może by coś zrobił więcej, może nie. Tego się już nie dowiemy, ale tak po ludzku miałem takie samo uczucie, że kurczę, szkoda. Już nie chodzi o menadżera, byłego menadżera, czy jak on tam się zwie. Nie chodzi o niego. Tak po ludzku czułem, że to był ten moment, ale przegrywaliśmy 2-0. Grosik wchodził już przy takim wyniku 2-0. Gdyby był 1-1, to 1-0, to na pewno bym zaryzykował. No, taką decyzję podjąłem. Czasami po meczu warto się też podzielić taką refleksją, że wiesz, mecz ci dał odpowiedź, czy zrobiłeś dobrą zmianę, czy złą, ale przed meczem zawsze masz dobre chęci. A czy jeszcze czegoś pan żałuje? Wiele rzeczy jest. Żałuję przede wszystkim sytuacji z Piotrem Zielińskim w meczu z Francją, bo Francja była zdecydowanym faworytem, zespół świetnie zorganizowany, świetni piłkarze, ale ta bramka, nawet my grając czasami przeciwko słabszym drużynom, drużyna słabsza strzela bramkę i ten mecz wymyka się spod kontroli. I żałuję, że... Jedne rzeczy żałuję. Dzisiaj mówiłem o tym, spotkałem... Jedna osoba mnie tutaj zaczepiła. Czego pan żałuje, tak jak pan? Ja mówię, pan co mówię? Żałuję, że
Polska nie wydała tego dźwięku, cała Polska, 38 milionów po golu Zielińskiego na 1-0 jest, że nie daliśmy im tej radości, bez względu na to, jakby ten mecz się skończył. To by był okrzyk całej Polski, tej radości byśmy troszeczkę dali, bez względu, czy by Francja wyrównała do przerwy, czy by strzelała później bramkę, to byłaby bramka na 1-0, nie na 3-1, bo ta bramka na 3-1, ona tylko troszeczkę gdzieś tam poprawiła niektórym nastroje, Robertowi na pewno i tak dalej, ale ta bramka na 1-0 Zielińskiego na pewno by była zapamiętana i by była przypominana, że prowadziliśmy z Francją, nie wiem, być może była dogrywka, może karne, ale był ten okrzyk całej Polski i tego mi zabrakło. A jeśli chodzi o tę mecz z Francją, jeszcze pan mnie tak natchnął jednym pytaniem. Z gumy w tym TVP Sport, czy... nie wiedziałem, że tak fajnie. Widzi pan? Fajnie. Jesteśmy elastyczni. Jeśli chodzi o ten mecz, czy pan zauważył takie zachowanie kapitana reprezentacji Roberta Lewandowskiego, który poza odprawami jeszcze odwiedzał piłkarzy swoich kolegów, żeby ich dodatkowo zachęcić do gry? W każdym meczu takie rzeczy się dzieją, tak. I chodzą też inni zawodnicy. Ja daję zawsze swobodę, żeby sobie pomagali, żeby porozmawiali o tym. I to jest przed każdym meczem. Mówi to Wojtek Szczęsny, mówią to inni zawodnicy, czasami też rezerwowie. W materiale na Łączy Nas Piłka było, jak Janek. No, nie ma materiału, tylko jest głos, prawda? Mhm. Pan nie widzi też, co się działo w tej szatni. Jest jak tylko, między jest sobą, głos. No właśnie, tak. A ja mam obraz przed oczami. Chodzą piłkarze między sobą, mówią ci, którzy grają blisko siebie. Słuchaj, ja zrobię to, ty zrobisz to. A mówi to pan, jest normalne. Co się dzieje w szatni. Tak, A przed meczem, rzeczywiście przed, meczem, przed Francją tak było, czy tak było przed każdym meczem, każdym że Robert meczem. Chodził nie, i rozmawiał raz z... Wojtek Szczęsny był czasami, no też, też była na Łączy Nas Piłka, Wojtek jak przemawiał, że Robert z Leszna, bo był w takiej kontekście odprawy, którą wcześniej zrobiliśmy, że chcemy być jak te małe, jak dzieci i tak dalej. Ja daję zawsze dużą swobodę zawodnikom, tak samo powiem więcej. My też słuchamy zawodników, którzy są na ławce. Jeśli ktoś mówi coś ciekawego, przychodzi, mówi, przyjdź do asystenta, powiedz, bo my może czegoś nie widzimy. Tak samo robili niektórzy pretensje, mieli, że lewy przychodzi do mnie w czasie meczu i coś mówi. Ja mówię, Robert, jak coś zauważysz, czego ja nie widzę, przyjdź, powiedz. Zareagujemy wcześniej. Mówię, przyjdź, powiedz. Ty, niech każdy przyjdzie, niech do mnie powie. My na tym zyskujemy. My nic nie tracimy. Moje ego nie ucierpi na tym. Jak mi ktoś powie, że robię coś źle, że można coś poprawić w danym meczu, że mieliśmy problem z tym, z tą dziesiątką z Arabii Saudyjskiej, bo w tym meczu graliśmy troszeczkę bez jednego pomocnika i ten cały czas chodził na prawą stronę do Kesza, zawsze było 2-1. No to szybko też na ławce ktoś zauważył, mówię, że tu jest problem, bo ten schodzi cały czas tu. Tam się uspokoiło, może zrobić taką zmianę. My z tego korzystamy. Nie róbmy z tego problemu. Nie, ale to jest atut. To jest atut. Czy pan nie, widzi? Dlatego ja mówię do kibiców. Ja pytam, a pan już sugeruje, że ktoś nie, z tego robi problem. Ja mówię do tych, którzy chcieliby szukać w tym problemu, nie, że Lewandowski zrobił odprawę. Co miałem powiedzieć, że zamknęli mnie w szatni, zamknęli usta, przywieźli na krześle przed meczem z Francją i zagramy bez trenera. Tak? Jeśli pan do tego nawiązuje, to bardziej chodziło o to, że poza jakby być może wiedzą pana, nie, chociaż nie dla, mnie, dla, mnie, dla mnie to jest zupełnie naturalne, że kapitan, ale czując swoją rolę, rozmawia z innymi zawodnikami. No, słusznie, tak jest. Natomiast, ale nie tylko kapitan, podkreślmy też rolę innych. Okay. Tak, i to tak. Się działo przed meczem z Francją? Przed każdym meczem się to przed działo. Każdym przed się każdym działo. Meczem się działo. Ja chciałem właśnie, żeby była interakcja, żeby oni mówili do siebie, żeby to samo w meczu cały czas mówię, mówcie, podpowiadajcie sobie, jesteś blisko, masz defensywnego pomocnika, ustawiaj sobie, bo ja za daleko jestem, żeby wszystko korygować. Dlatego ten kontakt jest bardzo ważny. Czasami jest tak, że grasz ze słabszą drużyną, jest mniej kibiców i cały czas krzyczą. I wydaje ci się, że ich więcej od nas jest. Dlatego ten kontakt jest ważny. Okej, okay. To chyba mamy mundial do pewnego momentu zamknięty. Za tydzień dogrywka. No przydałaby się dogrywka w meczu z Francją, ale tak się nie stało. Panie trenerze, dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za wyjaśnienia. Myślę, że ma pan świadomość tego, że temat pewnie jeszcze będzie żył nawet po naszej rozmowie. Mówi pan o reprezentacji Polski, o naszym sukcesie. Mówię o reprezentacji Polski. Sukcesie, tak. Ja ale myślę, ja to że powiedziałem już za trzy razy tutaj. Będziemy, temat reprezentacji Polski będzie żył, tak jak żyje Polska. Jadąc tutaj, miałem okazję wiele razy się spotkać dzisiaj. Pierwszy raz wyszedłem, przez dwa dni wychodziłem z domu, bo byłem tak zmęczony, że nie wychodziłem z domu. Pierwszy raz dzisiaj wyszedłem na lotnisko i dużo sympatii mnie spotkało w kierunku moim, w kierunku zawodników. Wszyscy byli zadowoleni, że daliście nam dużo radości i tak dalej. I ja myślę, że tak będziemy postrzegać te mistrzostwa. Oczywiście były niedociągnięcia. To nie było idealne wszystko. Ja mam tego świadomość, że następne mistrzostwa, jak powiedziała reprezentacja Polski, do Stanów, do Meksyku i do Kanady, to będzie grała dużo pewniej, dużo lepiej, bo Kamiński już nie będzie tym Kamińskim, który od Mbappé bierze autograf, żartuje, ale będzie już 4 lata starszym zawodnikiem. Już będzie miał w meczu pewno w reprezentacji z 50 albo i więcej. Mistrzostwa Europy zaliczy, zagra w Lidze Mistrzów, czy w Wolfsburgu, czy w innej drużynie i może się równać wtedy z Mbappé. Dzisiaj Kamiński, Mbappé to jest trochę inaczej, tak? Zdecydowanie. Na sam koniec krótko proszę odpowiedzieć. Mamy ćwierćfinał
Holandia, Argentyna. Miał pan przyjemność grania. Argentyna. Na pewno. Tak. Znaczy nie, jak komu powiem, kto komu kibicuje. No, to, że pan kibicuje, to ja wiem. Tylko no, kibicuję Argentynie, chciałbym Argentyna, Francja, finał, to dobra, osłodziłbym i to gorycz odpadnięcia z nimi. Bardzo dziękuję. Czesław Michniewicz był naszym gościem. Rozmawialiśmy o tym, co działo się na Mistrzostwach Świata w Katarze. W reprezentacji Polski, a także to działo się po powrocie reprezentacji Polski. Każdy będzie mógł wnioski wyciągnąć sobie z tej rozmowy sam. A za chwilę, proszę państwa, o ćwierćfinałach, które jutro i pojutrze porozmawiamy w gronie dziennikarzy. Zapraszam za trzy minutki z jakimś małym okładem.